otrzymaliśmy tutaj z panem starostą dożynkowy chleb. Jest to symbol ciężkiej pracy, efektów tej ciężkiej pracy rolników. I życzmy sobie nawzajem, aby ten chleb był sprawiedliwie dzielony, żeby starczyło dla wszystkich. Uroczyste przekazanie chleba gospodarzom dożynek to jedna z wielu tradycji towarzyszących temu świętu, które w naszym powiecie obchodziliśmy 31 sierpnia. Tego dnia w gminie Płużnica nie zabrakło przedstawicieli władz miasta, powiatu, jak i województwa. Sam jestem rolnikiem i doskonale wiem, ile kosztuje wyprodukowanie przysłowiowej kromki chleba. Mimo ogromnego postępu technologicznego, nadal w uprawie roślin tak wiele zależy od sił przyrody. I ta pokazuje niekiedy, jak trudna i odpowiedzialna i ciężka i nieprzewidywalna jest praca na roli. Pomimo upałów, trwających susz przeplatanych z gwałtownymi opadami, rolnicy nie zaliczają tego roku do najtrudniejszych. Na początku zapowiadał się trudny, ale później pogoda sprzyjała. Myślę, że plony w tym roku były dosyć dobre. Nie były jakieś niskie. Myślę, że jest dobrze. Z tegorocznych plonów udało się stworzyć piękne wieńce dożynkowe. Te tradycyjne koniecznie muszą składać się z 4 rodzajów zbóż, zawierać inne płody rolne, układać się w kształt korony oraz być oryginalnie zaprezentowane. Te czynniki szczególnie brane są pod uwagę przy wyborze najpiękniejszego. Chciałam pogratulować wszystkim, którzy podjęli się zadania zrobienia wieńca dożynkowego. Według naszej oceny wszystkie są przepiękne i na swój sposób wyjątkowe. Trzymając się jednak określonego regulaminu, komisja musiała wybrać najładniejszy wieniec dożynkowy. Ten przypadł gminie Płużnica. Tak naprawdę stuprocentowej koncepcji nie mieliśmy. To wszystko, co zostało stworzone z tych naturalnych ziół, zbóż, traw i nasion, te kwiaty, które były tworzone, to wszystko się działo spontanicznie. W tym roku naprawdę ukłony w stronę gospodarzy, bo wieńce przepiękne, a już ten, który wszedł do konkursu właśnie na powiatowy, rzeczywiście jest godny tego pierwszego miejsca. Jak co roku dożynki były okazją do rozstrzygnięcia konkursu Piękna Zagroda, w którym poznaliśmy właścicieli najbardziej zadbanych działek siedliskowych oraz zagród wiejskich. Jeszcze raz ogromne brawa. To są 3 pierwsze miejsca w konkursie powiatowym. Wręczono dyplomy uznania wojewody kujawsko-pomorskiego oraz odznaki zasłużony dla rolnictwa. Nie robię swojej pracy dla jakichś nagród. Robię to, bo lubię. Jestem sołtysem w miejscowości Ryńsk i staram się jak mogę najbardziej pomagać moim rolnikom, z nimi żyć, pracować. I właśnie tę współpracę można było zauważyć podczas turnieju sołectw, który rozegrano w trakcie dożynek. Na wszystkich czekała także masa atrakcji w postaci stoisk oraz występów na scenie, gdzie swoje umiejętności zaprezentowała grupa taneczna z Błędowa, a imprezę uświetnił koncert zespołu Zacznij od Bacha, Tribute to Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem już.